Co je Orzeł Bielik, co jedzą Orły Bieliki. I nie, wbrew temu, co kiedyś ktoś mi próbował wytłumaczyć, nie są to tylko zające, króliki i gryzonie. Jest zupełnie inaczej, ponieważ Orzeł Bielik, jego głównym pokarmem są ryby. No, tu wystarczy spojrzeć na miejsca, w których żyje, siedliska, które są przez niego wybierane, i tu już od razu wiemy, że jego głównym, można powiedzieć, pożywieniem są ryby. I to właśnie ryby są tym najważniejszym elementem, jeśli chodzi o dietę tych ptaków. I tak, oczywiście należy pamiętać o tym, że dużo zależy od miejsca, w którym żyje ten bielik, i od pory roku. Ponieważ ten skład diety tych ptaków się zmienia. I o ile na przykład zimą o wiele trudniej jest zdobyć na przykład pożywienie w typie ryba, o tyle wiosną jest to o wiele łatwiejsze. Ale za to zimą można zdobywać inne pożywienie, ale o tym za chwilę. Więc tym głównym źródłem pokarmu dla orów bielików są oczywiście ryby. Żyją w okolicach, gdzie tych ryb występuje dużo, po prostu zamieszkują w regionach, gdzie jest woda. Tylko, że drugim tym elementem, bardzo również ważnym elementem, jeśli chodzi o pożywienie orów bielików, i tutaj warto wspomnieć o tym, że oczywiście no, to ptaki, które są w naszym godle, najprawdopodobniej Dlatego my, przynajmniej ja i taka moja bańka, no, postrzegamy te ptaki w bardzo pozytywny sposób. No ale przejdźmy do tego drugiego elementu ich diety, czyli do ptactwa. Szczególnie ptactwa wodnego. Ptactwa wodnego, którego też nad brzegami rzek, nad jeziorami, nad morzem, ogólnie nad wodą jest sporo. I to jest drugi element, który jest tym z najważniejszych elementów. Diety tych ptaków. Ryby oraz ptactwo, szczególnie ptactwo wodne. Tutaj też mamy kilkadziesiąt gatunków. Ryb jest sto kilkadziesiąt gatunków, które są zjadane przez orły bieli. Pamiętajmy jeszcze raz, są to ptaki, które w bardzo luźny sposób podchodzą do takiego wybierania pokarmu. Co jest, co można łatwo złapać, co w prosty sposób można złapać. To one to wybierają. Jeszcze raz, jest to mocno uzależnione od pory roku oraz od miejsca, gdzie dany orzeł czy też samica orła po prostu żyje. No ale to nie wszystko. To nie tylko ryby, to nie tylko ptaki, ale też padlina. Padlina jest szczególnie ważna, gdy mowa o tym żywieniu się przez te ptaki w czasie zimy. Wtedy ona jest o wiele łatwiej dostępna. Wtedy również o wiele łatwiej jest ją wypatrzeć. Tutaj pamiętajmy, że orły bieliki w bardzo skuteczny sposób wykorzystują to, że obserwują inne ptaki. Ptaki, które są znane z tego, że potrafią szybko odnaleźć padlinę i często są w okolicach tej padliny widywane. I gdy tylko taki orzeł bielik jest w stanie no, odgonić te rywalizujące ptaki, które znalazły tą padlinę wcześniej, to wtedy tą padliną również się żywi. Wiosna, lato, jesień jest wtedy o wiele gorzej taką padlinę złapać, złapać, odnaleźć. No i wtedy o wiele łatwiej można również zdobyć inne typy, rodzaje pożywienia, czyli wspomniane ryby, ptaki. Ale pamiętajmy, że ta padlina też jest ważnym elementem, jeśli chodzi o dietę orów bielików, więc to nie tylko ptaki drapieżne, ale też ptaki, które są padlinożercami. Nie takimi stricte, które tylko na tym się skupiają. O takich też kiedyś porozmawiamy, już bardzo niedługo, jeśli ten plan wypali, ale nie pogardzą i jak najbardziej będą wykorzystywać właśnie padlina jako źródło pożywienia. Szczególnie zimą, szczególnie gdy jest ona o wiele łatwiej dostępna. I to są te najważniejsze trzy elementy: ryby, ptaki oraz padlina. Tylko, że to nie wszystko. Tak jak powiedziałem, orzeł bielik zje, co znajdzie, co upoluje. I tu również do tego grona należą ssaki, gryzonie. Jeśli chodzi o płazy tego typu zwierzęta, to raczej nie, chociaż i takie zwierzęta się zdarzają. A jeśli chodzi o ssaki, to oczywiście zajęcowate. Zając, królik to też w niektórych regionach o niektórych porach bardzo duża część, jeśli chodzi o to menu orów, bielików. Ale do tego dochodzą na przykład lisy, szczególnie w tych północnych regionach. Tamte lisy są bardzo, bardzo, bardzo chętnie przez właśnie Orły Bieliki konsumowane. No, co tu dużo mówić? One stanowią bardzo fajny, fajne źródło pożywienia. Tylko, że to jest coś dodatkowego. Czy też gryzonie, czy właśnie zającowate lisy. To jest taki poboczny. Element, jeśli chodzi o ich dietę, jeśli chodzi o odżywianie się orłów bielików. Głównie mamy te trzy elementy: ryby, ptaki, szczególnie to ptactwo wodne, które przebywa nad wodą oraz padlina. Wszystko w zależności od miejsca i od czasu. Tylko, że jeszcze raz powtórzę: to są ptaki, które, gdy mogą coś upolować w sposób łatwy i szybki, to nie będą koncentrować się przez godzinę czy przez dwie, żeby być na tej gałęzi. Na tym klifie, na tych skałach, na jakimś miejscu, z którego mogą wypatrzeć na przykład rybę. One nie atakują tylko na przykład z tego drzewa, one mogą też atakować, powiedzieć, w trakcie lotu, w czasie którego no, wyszukują tej na przykład ryby. Nie, kiedy zobaczą zająca, to złapią zająca i się nim będą pożywiały. Kiedy tego zająca, tej kaczki w okolicach nie ma, no to skoncentrują się na polowaniu na Ryby, które są przez nie no, w dosyć łatwy sposób złapane. To nie jest tak, że jedno polowanie, jeden atak to jedna złapana ryba. Nie, to nigdy tak nie wygląda. A jeśli chodzi o ilości, jakie zjadają te ptaki, no to jest to ponad 500 gram, 600, 600 kilkadziesiąt gram pożywienia dziennie. Ale tak naraz, tak na jednym posiedzeniu, Orzeł bielik potrafi zjeść ponad kilogram. Niektórzy wręcz uważają, że to już jest bliżej dwóch kilogramów niż jednego kilograma. Więc ilość bardzo duża, zwłaszcza, że to nie jest ptak ważący 15, 20, 30 kilogramów. Zresztą napisany już jest materiał o tych największych ptakach żyjących w Polsce i na świecie, więc no, musicie chwilkę poczekać. A nie zaprosiłem Was ani na zasubskrybowanie, a nie zaprosiłem Was, żebyście. Ocenili, skomentowali, zasubskrybowali, pokazali znajomym, wrzucili na swoje media społecznościowe, tak żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać. Będą materiały właśnie ze mną, no, poprze rzucane właśnie zdjęciami. Nie wiem, czy to komuś przeszkadza. Można po prostu słuchać. Niektórym to przeszkadza. Mam nadzieję, że ten kierunek Wam się spodoba. Jak na razie mamy piękną pogodę. A jak będzie troszkę zimniej, może przeniesiemy się do mieszkania albo też będziemy robić na tle zimowym, który też jest piękny. No a orzeł bielik wtedy musi niestety przeskoczyć na większą ilość na przykład padliny. No ale jemu to nie przeszkadza, jemu to nie szkodzi, ponieważ on jest w stanie to jeść bez większych problemów. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie. Że polecacie, że wrzucacie na swoje media społecznościowe. To jest nie pierwszy ani nie ostatni materiał o orłach bielikach. Tego będzie troszkę więcej. A jeśli chcecie wiedzieć, jakie poszczególne gatunki zwierząt m, są zjadane przez te orły, no to wygooglujcie. Jest cała masa materiałów, gdzie są wymieniane te dziesiątki gatunków. Pamiętajmy, że nasz orzeł bielik, nieco innego niż ten orzeł bielik daleko na północy czy na wschód. Czy też na północny zachód. Tam są inne, na przykład, zwierzęta, albo też zwierzęta, które występują w innych proporcjach niż u nas. O tym też kiedyś porozmawiamy. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.